Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o ten patch i miksowanie, bo to zawsze się pojawia pytanie, robisz instancję czy kurde tylko levelować? Ja zawsze mówiłem, że robić instancję i levelować przy okazji na questach, ale teraz no dużo się pozmieniało w tej materii, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o no, te instancje, długość tych instancji, pulowanie, robienie wszystkiego. Stąd też no powiedziałbym szczerze, że... O kurde, no to teraz tutaj żeś zaszpanował. Że teraz ja bym robił tak, że każdą instancję raz. Bo nie wydaje mi się, żeby instancje były aż tak lukratywne i tak bardzo nagradzające nas, żeby właśnie tego, no i wejdź zrobił, no nie wytrzymie. Żeby jakoś były opłacalne robić parę razy. Bo o co mi chodzi, żeby robić tylko raz? Jak robicie raz instancję, no to macie tak, że macie te questy. I te questy myślę, że też bardzo mocno tutaj robią. No bo później to już jest tak meh, więc... W tym momencie, na obecną chwilę, patch ten 3.5, jeśli dostałbym pytanie... Oh my god, dobra. Jeśli dostałbym pytanie... O kurczę. Jak robisz ten instant... Oh my god, poka pandę! Pomóżcie mi! To bym powiedział, że tego, że róbmy raz instancję daną, a jak już zrobicie questy, to już nie ma co ich robić. Fajny damage ten Fireblast daje. No ten jeden tam zagrowany cały czas jest. Co trzeba zrobić, żeby pojawiły się questy w nowej krainie? A czy w ogóle każdy tego... Każde takie główne miejsce, jeśli chodzi... What the fuck? Dlaczego one się tak bugują? Co te zombie? Każde miejsce teraz... znaczy tawerna powinna posiadać takie miejsce specjalne, w którym to... Pain and Suffering... W którym to możesz masz do wyboru, tam ci w ogóle sugeruje ten cały content. I to jest mega, mega spoko właśnie, więc tam to tak masz. Arkway zbugowany pająk, feels bad man, RIP K. Naprawdę zbugowane? Ja się uleczę moim kurde tym. Omega lu. Się naglądałem Forsena jak gra kurde z tego w PlayerUnknown i teraz tak kurde będę gadał. Pain and Suffering, weźmy to ściągnijmy. Światę daj, ta kanapka niech będzie z tobą. Oh my god, nie powiedziałeś tego tekstu, fuck. Serio. To jest całkiem challenge'ujące dla tego Mass Execution. Na healera, żeby tak wyleczyć. Dobra, mam jakieś cloaka. No to są żarty jakieś, zobaczcie! Ten cloak ma jeden więcej hejsta niż moje ten. To są questy do dania, kochani, pamiętajcie, czekajcie, stój! Jakiś Worgen? Hello, my name is Worgen Freeman. Kiedyś można było to pootwierać chyba to wszystko. Co myślisz o tym, aby zrobić trochę bardziej wymagające te instancje, ale na przykład nagroda byłaby w postaci czterech leveli za ukończenie i moim zdaniem byłyby to super, bo by instancje coś takiego wymagającego i na przykład te insty resetowałyby się co tydzień. No, można by było, chociaż co tydzień to tak trochę brzmi tak trochę średnio, ale raz na jakiś czas może zrobić albo taki specjalny tryb, gdzie musisz zebrać ludzi. Autentycznie musisz, znaczy, tylko kwestia jest taka, czy tak na siłę gdzieś tam utrudnianie rozgrywki pod tym względem to ma jakikolwiek sens, nie? Ale wyobraź sobie taki scenariusz, gdzie musisz zebrać grupę swoją własną, tak jak się zbierało to kiedyś, za starych, dobrych czasów, i jak już masz właśnie tą grupkę, to możesz iść na specjalny tryb instancji, który nagradza cię powiedzmy jakoś tam, powiedzmy, nie wiem, 5 leveli ci daje za ukończenie, ale ona jest mega trudna, jest taka właśnie taka vanilla-like. Gdzieś tam. I to jest taki nawet fajny pomysł, nie? Tylko to trzeba zrobić tak, żeby nagroda za to była naprawdę bardzo adekwatna i bardzo fajna. Ale z drugiej strony to też jest tak, że to nie może być przesadzone, nie? Że ludzie będą tylko i wyłącznie z tego sposobu korzystać. No bo to nie jest problem, żeby ludzie się zebrali, tak? Bądź co bądź ludzie się zbiorą po prostu na to. To wiecie, no o to bym się szczerze mówiąc nie martwił aż tak bardzo.
Tylko martwiłbym się o to, żeby ludzie tego nie robili, więc raz na jakiś czas, powiedzmy, raz dziennie można zrobić takie dysko. Z drugiej strony, wiecie, 5 leveli, no to raz dziennie, no to ktoś by po prostu siedział i raz dziennie tylko trzepał te 5 leveli, tak o, nie? No i stacja jest mega spoko, no ja też bardzo lubię Shadowfanga. Jest i level siadł. Ghostly Cook. Elegio ma teraz tyle samo HP co bossy na Legionie. Tak, widziałem to, ja robiłem wczoraj tego. Wczoraj robiłem... Znaczy w ogóle Siege of Orgrimmara chyba nie można tego. Jedzenie potrzebne jest ci? Czekaj. To już ci daję, tutaj ciasteczka. Powinno działać. Znowu nie masz backspace'a, co to ma być? Kurde. Spoko, no, proszę bardzo. Wiecie, czas, że może jeszcze ci zrobię jeden. Tak, żebyś już miał. Co to, czemu nie działa? A, tutaj. A, biercie. Stolik. No to ja stolika postawiłem, okej, ja zapomniałem, że stoliki mogę postawić. Zmienił mi się ten czar na stolik, autentycznie. No, ale powracając, robiłem to tego, Siege of Orgrimmara na Mythiku. I powiem wam, że ten Immerseus naprawdę ma dużo HP. Co prawda nie zadawał mi to dużo obrażeń, ale już taka walka z tymi pandarynami trzema już mi trochę zajęła i nawet było tak, że ja traciłem HP, więc jakby to jest fajne, że solowanie staje się takim solowaniem z jednej strony, ale czy solowanie powinniśmy tykać aż tak bardzo? To jest nieaktualny content, ale z drugiej strony, co mi się podoba, to, że ten content, jeśli chcielibyśmy zrobić jako aktualny content, to już by miało troszeczkę więcej sensu. Ja nie wiem, jak tam jest z instancjami, ale jestem ciekaw, jak na przykład bardzo to skalowanie wpłynie na Project 60, czy tam Project 70. Czyli te projekty, gdzie ludzie grają sobie, wiecie, tego Vanille czy The Burning Crusade, właśnie w takim stylu, jakim było to kiedyś właśnie. I taka gildia, którą my mieliśmy, tą gildia Pass, na przykład teraz możliwe, że miałaby troszeczkę więcej sensu, no nie? Bo no, nie robilibyśmy tej instancji, tego rajdu w 40-osobową, wiecie, 40-osobowa grupa, która robi, znaczy 40-osobowy rajd, którą robi 10-osobowa grupa, tylko rzeczywiście trzeba byłoby zebrać troszeczkę więcej osób. I to byłoby mega spoko, bo ja już opowiadałem kiedyś o takiej sytuacji, że można był, znaczy były takie gildie, które zrzeszały ludzi na robienie starszego kontentu. I to do Wrata do Liczki było całkiem popularne, bo ten starszy kontent był nieruszany. I jeżeli grało się na zasadach takie jak gdzieś tam, że trzeba nosić tylko ten gear na 60 i tak dalej, niczego nie kupować, no to zabawa była naprawdę spoko, bo we Wrath of the Lich Kingu mogliście mieć experience, który był bardzo podobny do tego, który był z Vanilli, tak? Ale oczywiście, no tutaj w grę wchodzą także zmiany klasowe, które gdzieś tam się pojawiły na przestrzeni lat, które też... A, tu mogę ringa drugiego sobie założyć. Które no, sprawiają, że niektóre klasy są bardziej przystosowane niż inne, nie? Ale bądź co bądź, myślę, że było to lepsze niż to, co teraz było w Legionie. No, my było co Drenor, coś tam próbowaliśmy i wyszło to bardzo średnio. Było to naprawdę bardzo średnio, bo tak średnio bym powiedział, tak średnio. więc wiecie. No to jest jakiś tam plusik. No i przy okazji solowanie samo w sobie też jest bardziej satysfakcjonujące, co też myślę, że nie jest dużym problemem, nie? No, czekajcie, a to nie Control V się robi? All nameplates albo Shift. All play nameplates. Blending nameplates, kurwa. Może ja to... Nie wiem, jakie są skróty na to dokładnie. Czekajcie, names. Enemy units, minions. Tormented Officer. Dziś w nocy hotfix wprowadzają, który sprawi, że raidy mob i ten zoom będą easy. Znaczy, z tego co widziałem, to nie aż tak konkretnie easy. Ale w ogóle tego nie, zbugowany chyba ten, jak on tam się nazywał? Shaw of Pride? Czy Amalgamation of Pride, czy coś takiego, of Corruption. I ten na przykład boss jest zbugowany, bo nie można go zrobić generalnie. Wow, jak on się tu pojawił, what the hell?
No i ten boss jest zbugowany, bo tam nie można przejść przez ten. Jakoś tak dziwnie przelamany jest. Muszę się odsunąć, kurde, z tej aury. Odsuwaj się, kurde, z tego, ale tej unholy, kurde, aury, stoicie w tym. Ale dajmy radę raczej. Teraz już mamy grupkę takich profesjonalistów, to dajemy radę. Oh my god, jak nie wpadają crity. When the crits don't go off. Farida, Faratonga. Mam taki problem, że z odtwarzaniem Twitcha, na przykład YouTube na pełnym ekranie mi przycina, tak jakby spowalniało film. Wiesz, jak to naprawić? Tak, wiem, jak to naprawić, bo dokładnie to samo miałem. Musisz wejść w opcję Chroma, bo prawdopodobnie Chroma używasz, i sprawdź coś takiego jak akceleracja sprzętowa, czy coś takiego. Coś tam z akceleracją, takie coś jest. I to musisz wyłączyć, czy tam wspomaganie sprzętowe. Nie wiem, jak to dokładnie się nazywa, znaczy może ktoś ci na czacie dokładnie powie, gdzie to jest. Ale jest coś takiego jak coś tam sprzętowa, akceleracja sprzętowa, czy coś takiego. I to musisz wyłączyć i wtedy takie coś nie będzie ci się działo. Ja też to miałem i to było przerąbane. I nawet wino na Twitchu czasem też tak lagowało. To było trochę przerąbane. Co za panda? To jest bardzo ładna panda. Graj Arcane, Dungi jest pro. Serio? Źle. Mythic plus starych instancji. Mythic plus starych instancji też byłby całkiem ciekawy. Zwłaszcza, że ten system już został tak trochę przerobiony, tak dosyć mocno wzdłuż i wszerz, więc to był mega spoko. Pamiętaj, jak za mopa Frosty Game wysolowałem Black Temple. Się cieszyłem wtedy. Za mopa? Black Temple? Przecież to za mopa Black Temple to był kurwa jakiś żart. Mist of Pandaria stary Black Temple? Czy to jest tak easy, że shot? To już przecież Black Temple się w kataklizmie robiło z palcem w tej chwili. Jakiego heirloomu najlepiej używać na Shadow Priestie? Chodzi mi o broń. Wydaje mi się, że staffa. No, po prostu zwykły staff i tyle. Nie ma co kombinować, serio, to jest tylko heirloom. Wow! A kurczę, Publix 360, dziękuję ci bardzo za suba w gronie witamy w gronie subskrybentów, mój drogi. Widzę, że ktoś chyba zapomniał o subskrypcji, że jest na moim kanale, więc już drugi miesiąc wybija. Ale skoro jest już drugi miesiąc, to nie warto w ogóle, wiesz, już go tutaj wyłączać. Więc dziękuję ci bardzo, bierz moje kanapeczki i moje moteczki. Zabierz się na kalendarz, życzę miłego pobytu na streamie, kurczę. ICC na mopie się w grupie robiło? Co ty mi gadasz, kurde, za głupoty? Może tego heroika czy coś, no bo tam były pewne mechaniki, których się nie dało przeskoczyć po prostu. Jak ja przecież Invincibla zdobyłem wtedy. Użyj akceleracji sprzętowej, gdy jest dostępna. Tak, wyłącz to. Musisz mieć to wyłączone. Dlaczego w Polsce nie ma opcji zrekrutuj przyjaciela? Bo w Polsce nie ma przyjaciół po prostu, wiesz? Nie no, po prostu... ta chyba opcja nie działa. Chociaż powinna działać, z tego co wiem. Rekrutuj friend powinien normalnie działać. Najzwyczajniej w świecie. Co ty robisz, kurde, szynszynu? Jak ty dziwnie idziesz? Pamiętam, jak z Pawem robiliśmy grupę 20 osób. No ale to z Pawem robiłeś grupę 20 osób i się, kurde, blazowaliście przez to. No co ty, kurde, gadasz, że ty coś ten... To było śmieszne, łatwe. Przecież Mist of Pandaria pod koniec robiło się przecież, kurde, instancje normal. Te instancje normalowe z tego dodatku, nawet heroiki można było samemu, kurde, zrobić. No tak przegięcie, kurde, przespalowanie głupie.
To prawda, że topowe gildie przyjmują tylko ludzi z określonymi klasami i rasami postaci, na przykład tank to tylko Tauren czy coś takiego, te bonusy aż są tak istotne. A czy takie topowe, mega turbo hardkorowe gildie? Myślę, że tak, ale jakby żadna hardkorowa gildia, nawet która rajduje Mythic, nie będzie ci kurde patrzeć aż tak bardzo na ręce, no chyba, że są naprawdę przewrażliwieni na jakimś punkcie. Ale powiedzmy, jeżeli mamy takie światowe gildie, które walczą o ranking i walczą o jakieś miejsce w świecie, no to myślę, że tam to już ma jakieś znaczenie, można powiedzieć. Czekajcie, Playgame. O nie, nie wróciłem tego questa, fucking shit. Czekajcie. Stop. 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 Stoimy. Kurde, stać. Ja się wracam po questa. Wróć tylko lekarzem. Więc myślę, że to tam tak, no to ma jakieś tam znaczenie, oczywiście, że tak, że ma, no, no jak masz jakiś procent redukcji obrażeń, czy taki krasnolud, który ma, wiesz, tą pasywkę, że zmniejsza tam obrażenia, czy masz dodatkową, znaczy zmniejsza obrażenia o 10%, tam zwiększa wartość armora o 10%, no wiesz, no w każdym razie defensywka w jakiś sposób, no to ma znaczenie, to ma znaczenie i na pewno w takich turbo topowych gildiach będzie to sprawdzane. I tyle, tak, ale i tak to powiem ci szczerze, naprawdę nie ma co się przejmować. Uwierz mi, że większość z nas tutaj zgromadzonych nie będzie jakby aż tak hardkorowo rajdować w jakikolwiek sposób nigdy. Więc no. Dungeon Quest. Ile kosztuje abonament WoWie? Ile? Ja coś 50 zł na miesiąc. Dobra. Co się stało, że XP nową postać? Patrz 735, sprawdzam sobie po prostu, jak wygląda levelowanie. No co wy kurde za gnoje? No jak mogliście mi to zrobić? Teraz wyłajpić się! OMG! No, czemu zaczęliście? Kurwa mać, mówię wam przecież, żeby... To nie ja. No żeż kurde. Hawajs. Ja bym napisał Hawajs. Myślnik. Jak mieć 15 lat i nadal być debilem? Tak bym napisał ci, kurczę. Don't kill it or the kids you. Dobra, można. Okej, okay. You can kill it. Myślałem, że drzwi będą kurde ten. Jaki ze mnie cebularz. Oh my god. Savage. Fucking savage, bro. Czemu mi się te wyłączają? Skąd one mi się wyłączają? Dlaczego? This option keybind is not set. Then why the fuck just disable it? What the fucking shit? To ten... Bad and chuje? No nie będziemy takimi chujami. O czemu jesteście takimi chujami? Nie, ja chciałem ich kichnąć za to, że kurde mówię stop, oni idą sobie dalej, kurde. Wiesz, że Ulduar, ten Raider 25 osób i 10 osób są połączone w jeden Achi? Naprawdę zrobili tak? To co stało się z tymi dwoma montami? Bo tam były dwa osobne mounty przecież, z tego co wiem. Czekam po dobrej stronie barykady, po tej śmierdzącej stronie barykady i to nie dlatego, że po prostu mi się tu podoba, tylko dlatego, że chciałem pograć z kolegą. Chcesz się brzdąkać? Nie, dziękuję, ja już jestem zaklepany, słuchaj. Ja już jestem zaklepany. Oba są za jeden, a czy naprawdę? Ale zajebiście, ty, to takich rzeczy nie wiedziałem.
Ej, nie, to spoko, za jednego achievka. No to super, bo to robienie na... Bo to było takie bez sensu, robienie tego na jednym tym, a później na drugim. Kurde. Ulduar trafił teraz do Legacy, co ty gadasz, zajebiście, no to takich rzeczy nie wiedziałem. Ale to fajnie, bo zbliża się niedługo tego, myślę, że porobimy sobie z widzami takie Ulduarka. O Jezu, jak Ulduar będzie dobry, jak Ulduar będzie kurde turbo dobry. Fucking hell, ja tak się cieszę zresztą. Dlatego, że ten, jakby ktoś nie wiedział, to niedługo wychodzi Time Walking. Znaczy wraz z kolejnym tam Time Walking, on będzie w lutym, 14 lutego. Wychodzi Time Walking tego, Wrath of the Lich King. I będzie można robić Ulduar w tamtym okresie. Normalnie tak jak się robiło, Ulduar kiedyś, on będzie oczywiście zeskalowany, czy tam my będziemy zeskalowani w dół, albo coś takiego. I będzie dropił 930 item level, a to już jest naprawdę poważny taki item level, bo to jest normal Antorus przecież, nie? No to to już jest takie fajne, no. I Rusted Yarrow, no nic, nieźle, nieźle, to dobrze, to dobrze. Super. No to mi się... O kurde, spadłem, no i super. Oh god damn it, no to żeśmy tu spolowali. Teraz robimy dipsy. Damy radę! Jesteśmy wybrańcami światłości, nie ugniemy się. Damy radę, kurde, Godfrey tutaj już pada, zobaczcie go. A, ten już chciał, kurde, kolował wipe'a, co za ziomek. Dobra, odsunięte, kurde, mobyczki. No i super. Jak Paladin Protection czy Retribution jest tym, jest DPS-em. Paladin całkiem, całkiem spoko sobie radzi. Większość tanków jest ok, raczej nie widziałem, żeby jakiś tank sobie nie radził jakoś szczególnie. O, panie. No i super, ze stolika prosto na stolik, super. Czy znasz jeszcze jakieś sposoby na to, bo to co mi powiedziałeś z tą akceleracją nie podziałało. A zrestartowałeś całą przeglądarkę? Najpierw włącz sobie tą. Pamiętaj, że przeglądarka czasami jeszcze działa w trakcie ten. Najlepiej włącz sobie, wyłącz tą akcelerację sprzętową, a następnie zrestartuj komputer najzwyczajniej w świecie. To będziesz miał już pewność, że wszystko co mogłeś to zrobiłeś. Nie da się tego Rusted jako favorite dać. Something is not quite right. An illusion. What are you hiding? No. Nice, spoko. Ale to widzę, że tutaj już kurde nie domagają te niektóre to. Wow, fire armor! Instant shields you for 1 minute, absorbing. What the hell? Is it possible? O, jak fajnie! Ta bariera tak dobrze wygląda! Szok! Super jest, mega. Bardzo mi się podoba. Pup, wchodzimy. 26 poziom, no i super. No i zajebiście. Niby chcecie grać razem, ale żaden się nie odezwie. Nie, to nawet nie jest tak, że się żaden nie odezwie. Bardziej chodzi o to. Nie, nie zabiję tego, nie zabiję tego, nie zabiję. No co za koleś? Dobra. I. No właśnie. No przestań go bić! No, szynszyl, kurde. Dobra. Tylko no po prostu, no tak to wygląda. Tak to wygląda, że tam Rocky coś chce sobie pograć. Pamiętajcie, że Rocky tego. Rocky też tam gra w tego Wowika, tak żeby sobie móc pogadać troszkę, nie? No jednak to jest trochę takie zobowiązanie, że siedzimy jednak razem i rozmawiamy. Znaczy on to traktuje jako taką, wiesz, taką, że troszeczkę ogranicza mu to kontakt z czatem i nie może poruszać takich tematów, jakie mógłby w ten. Znaczy, no nie wiem, no jak będzie chciał, to się odezwie. Ja już mu powiedziałem, że jak coś, chłopie, odzywaj się, ja jestem ten nieśmiały, ja jestem ten, który się zawsze wstydzi. Stąd też musisz, kurczę, Rocky tutaj ten. Ja jestem Seme, bądź moim Uke. Czy to w drugą stronę? Dobra, to już zrobiliśmy. Tutaj też chyba zrobiliśmy. Riverboat. Dobra, to zaraz skończymy tutaj w tym porcie, kurde, wszystkie zdania. Musimy dziś się nauczyć tego jeżdżenia na tych ten. Jak po wyjściu patrz 7.3 levelować ten. Jak po wyjściu patrza 7.3.5 levelować szybciej? Rób instancje, ale tylko raz. Jak masz questy na nich. Jeżeli już trafia ci instancja, którą raz zrobiłeś, to z niej po prostu wyjdź i lepiej sobie pokwestuj i po prostu questujesz. Zakładasz herlumki i questisz, no. Co ci mogę powiedzieć?
Dobra. Kurde, macie. Dobra, wracamy się tutaj. Powinniśmy mieć już zrobione ten Seme to dominujący. Dobra, to ja będę Uke. Bądź moim Seme. Ten tank ma raka i pozazdrośnie kot tank. O Jezu, jeszcze mi tutaj będzie ten. Kiknij szynszyla, on poszedł spać, a raczej nie wróci. Mówisz? Ja myślę, że też mógłbyś się wrócić do szkoły podstawowej ze słownikiem, bo napisać wróci przez otwarte i powiem to wszystkim, żeby cię... Nie, no stary, żartuję sobie, żartuję. Seme to dominujący, Seme to dominujący. To ja mówię, ja będę Uke, niech rok będzie moim Seme. Ratchet, zrobiliśmy questa. To śmieszne w sumie, bo jeszcze tu mam jeden questa do oddania, który w sumie się nie liczy do tego. Now let's try this. Dobra, no i mamy, kurde, porobione, nice. Ale światłość to też spaczenie, tak samo jak Void, więc nie wiem, czy tak fajnie widzę światłością. No tak, tak, no ale to wszystko też się rozchodzi o sposób traktowania, nie? Że jednak to są dwie strony medalu, nie? Bo jeżeli ktoś jest gdzieś tam pośród tej ciemności, no to co tam jest... Bo to są moralniaki, słuchajcie, to są moralniaki z mojej strony. Czyli to, co jeżeli jesteś wśród właśnie tych kultystów, no to co tam jest, jest uznawane za dobre. Jakby w ten sposób myślisz, tak jak my myślimy, że światłość jest dobra, bo ona leczy, bo ona jest ładna, bo świeci, bo super, tak samo oni myślą, że ciemność jest właśnie taka i taka i taka, nie? Więc obydwoje tak naprawdę mają rację, bo obydwoje, wydaje mi się, że gdzieś tam no mają jakąś taką wizję świata swoją. I kto ma rację? No nikt nie ma racji, bo jedni widzą świat w ten sposób, a drudzy widzą w ten sposób, tak? To, że chcą gdzieś tam zniszczyć, no z ich perspektywy to jest normalne, z naszej perspektywy jest to chore. No i vice versa, i na przykład to, że my chcemy uratować świat w ten sposób, żeby ten, no to też jest trochę chore, no bo światłość dla nich jest właśnie takim spaczeniem, czyli dla strony Voidu. No i wiadomo, że ci są dobrzy, ci są ten, natomiast mają różne sposoby po prostu, jakie zajebiste mam gacie tutaj, kurde, dobra flaga. No bo bądź co bądź światłość też chce przejąć kontrolę nad jakby nad naszym całym wszechświatem, tak? I to jest to, co gdzieś tam mówiono, że światłość też spacza po prostu i przejmuje gdzieś tam, nie ma... No, to jest to, co też tam Xera właśnie zrobiła. To jest chyba taki najbardziej pokazujący nam element, że jednak albo się ugniesz i będziesz po prostu w pełni po stronie światłości, albo nie. I jesteś przeciwko wtedy. Nie ma czegoś takiego, że światłość jest na tyle spoko, że jak powiem, nie, słuchaj, ja nie będę tam ten, jestem neutralny. To jest jak na przykład bycie ateistą. Tak porównam to trochę słabo, wiem. Ale to jest jakby na przykład za bycie ateistą, nagle jesteś uznawany gdzieś tam za złego. No dobra, no może trochę tak jest, ale wiesz, o co chodzi, nie? I no myślę, że tak to tutaj ten wygląda. Dobra, dzięki w ogóle za instancję tutaj, ja już tutaj sobie pokwestuję troszeczkę, ale dziękuję bardzo, mój drogi healerze. I tak to właśnie, kurczę, gdzieś tam wygląda. Tam był nawet jeden taki fajny cytat, że tak naprawdę światłość pęta ludzi w niewidzialne kajdanki, tak? I też jakby bądź co bądź musisz wykonywać wolę światłości w pełni, tak jak to jest gdzieś tam, nie? What the fuck, ktoś tam stoi na tym? Ja bym poszedł do Warjimaru i w Warjimarze... A czy tam jest, kurde, jest flypoint? Jest flypoint, dobra, pójdziemy do Warjimaru nauczyć się jeżdżenia w końcu. O czym gadamy? O światłości i ciemności. Światłość, niech to da mi siły. Dobrze, że powstał Adanos, bo dzięki niemu jest równowaga. Ujrzał tedy Adanos! Że ani Inos, ani Beliar nie mają tu mocy. Nie, to źle, że to powiedziałem. Ja kurde muszę się wyuczyć tego, tego całego tego. Jakaś sekta? No nie no. Well, spit it out. Keep your ear to the ground. Dobra, bierzemy sobie to. Smart mouth, huh? Pierdziele, jaki oni mają śmieszny akcent. Don't worry, boss, I got people on it. Dobra, idziemy do Warjimary. Ale Void Elves to zajebiste.
Kiedy w Gothica będę znowu grał? Ja już grałem w te wszystkie Gothiki, tak na streamie trochę głupio mi grać. Fajny masz motor. Nigdy nie grałem WoWa, ale oglądanie cię, bo lubię i to bez kapy. A to bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Gothica też 3 grałem? Oczywiście, że grałem w Gothica 3. No ale w 4 to już nie. Opłaca się iść do Alliance Battle of Azeroth? No zapraszamy, tu u nas jest w ogóle lepiej. Horda śmierdzi, ja do tego na przeszpiegi przylazłem. Powrót króla Lisza chciałbym. Kurwa, kiedyś to było, kurwa! W Gothica nawet 4 kiedyś graliśmy. Znaczy, Arkanie, no nazwijmy to, że te rzeczy po imieniu, no nie? W sumie byłoby fajnie, jakby Blitz prowadził coś takiego, że zakończenie tych głównych wątków w krainach dostawałoby się jakąś dużą część expa. Coś jak quest w dungeon. Tak. Właśnie ja o tym mówiłem, że jest tyle fajnych pomysłów, dzięki którym można coś tak usprawnić, że szok. Że po prostu szok, koko. Taki tabard mogę tutaj, kurde, tego. All reputation gain in dungeons will be applied to your standing. What? To fajnie jest, kurde, tego tak zrobić. To jest na 35 poziom. Ale to trzeba jaką mieć reputację? Exalted? That's fucking a lot. To tak, kurde, dużo. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Przecież ja tego staffa będę nosił do któregoś tam poziomu. To jest masakra, on jest tak zbugowany, ten staff. To nie powinno tak działać. Dajmy to. To już też nie będzie mi potrzebne. To też. Dawaj go, kapitanie, postawiłem na ciebie gruby hajs. Steampunking. Dziękuję ci bardzo, Lucika. Dziękuję za twój gruby hajs. A czemu jesteście takimi chujami? No ale kapitanie, możemy się obyć bez inwektywów. To! Bo się boi, że coś tu swoją bieżnią z XX wieku. No kapitanie, to nie jest tak, że my trenujemy dla specjalnego celu. Robimy to po prostu dla naszego zdrowia. Learn how to ride. Dobra, czyli musimy iść ten kur, nauczyć się rajdować. Motywem następnego dodatku będzie Lich King wskrzeszony i opanowany przez Void Lordów. Confirmed info. Shit, jakby znowu zrobili z niego villana takiego, to było takie meh. Ale zajebisty most. Ja cię, kurde, no. Super. Oby Invincible poleciał, no. Życzę powodzenia. Jakby Gothic 5 wyglądał, ale nie był tak sztywny, to było spoczko. Ja już wątpię, że to da się powtórzyć jakoś tak. Alex był całkiem takim gotikowatym, kurde, czymś, tworem. Ja bym się bał strasznie bardzo Gothica, jakby wypuszczali Gothica, jakby teraz Piranha Bytes wypuszczała Gothica, byłem takie... Nie, zostawcie mi te dobre wspomnienia. Dobra, czekaj. Bitch, learn me how to ride. A, ten koleś musi mi nauczyć. 4 golda. Mam 66 golda, skąd? Skąd ja mam nagle 66 golda? Wow. Nieźle. Next one is on me. Znaczy, ja mam jakieś fajne rzeczy do transmogu, tak swoją drogą? Nie. Ja myślałem, że będę miał fajne przedmioty, a tu mam same po prostu, kurde, jakieś gówniaki. Perkole. Holy shit, we magneto, boys! Zajebiście ten wygląda, tylko pandarenka wygląda trochę upośledzona na tym secie. Ten jest mega spoko. W ogóle ona stoi jakoś tak, kurde, jakby się coś wpiło, nie powiem gdzie i nie powiem jak głęboko. Taka baba, kurde, rzeczna. Items, mounts, safe, favorite mounts. Pierre Warhols, let's go. Dobra, mamy super. Z bossów z dungeonów spada 5 gold. Okej, okay, I get it. To już rozwiązana została nasza zagadka. Jak wypuszczą dzieje, koniecznie wystarczy. Tak, myślę, że to będzie naprawdę fajną alternatywą. Też może być coś z Arthasem, bo ciągle on się pojawia na moim DK i mówi, że Bolvar nie kontroluje Nerzula. No, jest pełno takich właśnie motywków, ale Blizzard myślę, że ma tak, wiecie, takie...
asses up their sleeve. Znaczy nie, że dupy, tylko ass up their sleeve. No nie wiem, to źle brzmi. Chodzi o asy w rękawie. Jak sobie wyobrażasz bossy na pierwszym radzie Bad for Azeroth? Bo jak... trzy takie duże modele najważniejszych osób w frakcji, a traszem będą granty i strażnicy. Nie, nie kompletnie, nie. Czy ty w ogóle widziałeś te rajdy, które tam są? Znaczy, już nie kojarzę dokładnie, które tam, jakie tam rajdy były, ale to będą, jeden będzie taki chyba trollowy, o ile dobrze wiem. Czy tam jest taka placówka tytańska, czy coś takiego. I to będzie takie właśnie trollowe, coś tam, więc myślę, że bossy będą zróżnicowane, że to nie będzie tak, nie będzie rajdu stricte wiecie, Alliance, ale myślę, mam taką teorię, ale to zaraz, najwyżej powiem, to zaraz powiem. Fat Pickle Smith, dziękuję bardzo za tego, za suba, witam koniec względów, 10 miesięcy stary, jeszcze 2 miesiące i odzyskasz, kurde, zajebisty hełm, kurde, wojownika czatowego, dziękuję bardzo, bierz moje kanapeczki, zabierz emotki na koniec internetu i życzę mi jego pobytu na streamie. Kanapeczka niech będzie z tobą, dziękuję. Dziękuję. Światłość nie pozostawia nikogo bez opieki.